Cześć, z tej strony Physio Chris. Ta pozycja powinna Ci sugerować, na jaki temat będzie dzisiejszy filmik. Nie wiesz? Powiem Ci. Bóle kręgosłupa. Jest to pozycja, która pozwala w największym stopniu odciążyć wszystkie struktury budujące Twój kręgosłup. Leżysz sobie płasko na ziemi, nogi zgięte, oparte o krzesło, ręce wzdłuż tułowia, oddychasz sobie swobodnie i Twój kręgosłup w tym momencie cieszy się, ponieważ nie musi wykonywać praktycznie żadnej pracy. W tym filmiku chcę Ci pokazać kilka pozycji rozluźniających, a także kilka ćwiczeń, które pomogą Ci w dolegliwościach bólowych kręgosłupa. Wiadomo, że niektóre pozycje dla jednej osoby będą bardziej przydatne, dla niektórej mniej, ponieważ nie wiem, jakie masz dokładnie dolegliwości bólowe, jaki masz mechanizm powstawania bólu. Natomiast te pozycje na pewno nie zaszkodzą, a mogą Ci bardzo pomóc. Więc postaraj się sumiennie je wykonać i przyłożyć się systematycznie do ich wykonywania. Pozycja pierwsza to jest właśnie ta, której do Was mówię. Leżysz sobie, najważniejsze, nie czujesz tutaj żadnego bólu. Czujesz przyjemne rozluźnienie, kręgosłup jest oparty, żadnego stresu. Oddychasz spokojnie, wdech nosem, wydech ustami. W momencie, w którym nie czujesz już bólu, musisz odżywić swoje krążki międzykręgowe, czyli krążki międzykręgowe są odżywiane poprzez ruch. Gdy nie czujesz bólu w tym momencie, stan zapalny delikatnie Ci ustąpił. Nie wiem, czy wystąpiło to u Ciebie po jednym dniu, po dwóch dniach, ale wprowadzasz do tych pozycji ruch, aby krążek międzykręgowy ponownie się nawodnił, zwiększył swoją objętość i był w stanie przyjąć jeszcze większe obciążenie w ciągu dnia. Czyli nie czujesz bólu, jest fajnie, dodajesz sobie ruch. Możesz sobie założyć ręce jedna na drugą i powoli robisz skręt w jedną stronę, spokojnie w drugą stronę. Nie ma tutaj szybko wykonywania ruchu, wszystko wolno, w pełnym zakresie i najważniejsze, bez żadnego bólu. Kołyszysz się tak w jedną i w drugą stronę, z minutkę, dwie. Później kładziesz się z powrotem, ręce wyprostowane, wdech nosem, długi wydech ustami. Wdech nosem, wydech ustami. Jest fajnie, nie czujesz bólu. Możesz sobie wyciągnąć ręce w górę. Wdech nosem, wydech ustami. Bardzo fajne ćwiczenia w fazie ostrej. Niezbędne, aby pozbyć się zapalenia, pozbyć się bólu. Ból delikatnie ustąpił. Zapalenie zaczęło odpuszczać. Starasz się podnieść swoją pozycję. Siadasz sobie. Ręce dajesz z tyłu. Jest to fajna pozycja, ponieważ zapewnia komfort Twojemu kręgosłupowi poprzez ręce. Ręce dają podpór dla kręgosłupa, są z tyłu. I ruch polega na wykonaniu wdechu. Wdech. Wdech nosem. I wydech ustami. Wdech nosem. Klatka piersiowa wędruje w przód. Wydech. Klatka wraca. Wdech. I wydech. To ćwiczenie powtórz sobie od 8 do 10 razy. Na spokojnie. Pełny wdech nosem. I długi wydech ustami. Kolejna pozycja przy dolegliwościach bólowych kręgosłupa. Kładziesz się w ten sposób, ręce z przodu i przytrzymujesz tą pozycję. Jeśli w tym momencie nie czujesz żadnego bólu, jest to dla Ciebie komfortowe, starasz się wyjść troszkę wyżej. Pamiętasz, miednica, biodra, wszystko przyklejone do podłogi. Wyciągasz w górę, przytrzymujesz, wracasz w dół. Wiadomo, przy wydechu podnosimy tułów,
Utrzymujemy chwilę. Wracamy w dół. Powtarzasz sobie spokojnie 8 razy. Kładziesz się, odpoczywasz sobie 15 sekund. I zaczynasz drugą serię. Kolejne 8 razy. Nie czujesz bólu, przytrzymujesz. I wracasz w dół. Ostatnie ćwiczenie. Siadasz sobie w tej pozycji. Pośladki przyklejone do pięt. Staramy się nie odrywać pośladków. W momencie, gdy zjeżdżamy rękami jak najdalej w przód. Pośladki przyklejone, ręce jak najdalej w przód. Przytrzymujemy. I wracamy. Ćwiczenie powtórz sobie od 12 do 15 powtórzeń. Możesz sobie zrobić dwie serie. To były podstawowe ćwiczenia, które możesz sobie samodzielnie w domu wykonać, aby w fazie ostrej zniwelować sobie zapalenie i poradzić sobie z bólem. Jeśli podobał Ci się filmik, podobały Ci się ćwiczenia, daj lajka, zasubskrybuj kanał i widzimy się w następnych filmikach. Cześć!